A w studiu zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek u kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu dzisiaj zaplanowano początek rozbiórki tego, co zostało z tego budynku. Wiemy, że ubezpieczyciel chce na razie wyłożyć na prace rozbiórkowe 250 tysięcy złotych. Koszt tych prac jest szacowany na ponad 1 000 000 złotych. Czy jeżeli zabraknie tych pieniędzy z ubezpieczenia, to miasto wyłoży brakujące środki? Po pierwsze, chciałbym przekazać informację, że właśnie na ulicy Kraszewskiego rozpoczynają się prace rozbiórkowe. Mam taki właśnie meldunek, informacji od naszych służb miejskich. Mieliśmy przed chwilą relację reportera, że jeszcze ciężkiego sprzętu nie ma, ale już pierwsze osoby tak, z ekipy tak, się pojawiają. Tak, już pojawiają się z ekipy. Jest też pan inspektor nadzoru budowlanego, jest tam rozdział obowiązków, zadań. Też czekają właśnie też na przyjazd ciężkiego sprzętu. Po drugie, odpowiadając na pytanie pana redaktora, jeżeli oczywiście nie zostanie wykonana ta decyzja, to ja mogę powiedzieć, mamy pewien plan B. Konkretnie jest on przygotowany też przez inspektora nadzoru budowlanego, którego będziemy w tym zakresie wspierać. Natomiast nie chciałbym jakby rozwijać tego wątku, ponieważ mimo wszystko jest w tej chwili obowiązująca decyzja, która ma rygor wykonalności, która jest nałożona na zarządcę nieruchomości, który zresztą wykazuje i chęć jakby pełnej realizacji tej decyzji i trzeba robić wszystko, żeby ona została zrealizowana jak najszybciej. Ja mam nadzieję też, że firma ubezpieczeniowa, która jest poważnym podmiotem, jednak też potraktuje tę sytuację w sposób wyjątkowy. No to jest tragedia i ta rozbiórka kamienicy no musi przebiec jak najszybciej po to, żeby nie tylko śledczy zebrali dowody, ale również, żeby mogli okoliczni mieszkańcy wrócić do swoich mieszkań. Dla nas to jest bardzo ważne. Ja liczę na to, że też tutaj podejdą do tego odpowiedzialnie. Tutaj mam nadzieję, mam tu myśli właśnie firmę ubezpieczeniową. Bo czyli taka... miasto liczy w tej chwili, że te pieniądze od firmy ubezpieczeniowej wystarczą i że to się no, tak uda załatwić. Jeśli polisa ubezpieczeniowa kamienicy jest na 1,5 miliona, a prace rozbiórkowe mają na 1 100 000, tak są wyceniane, no to w tym momencie powinna wystarczyć. Natomiast a jeśli nie, to wtedy plan B? Plan B jest przygotowany, nie chciałbym go tutaj rozwijać. Na pewno zgodnie z prawem będzie on wdrożony w życie. Nam wszystkim zależy, żeby ta kamienica, tej pozostałości kamienicy, żeby powiedział pan redaktor, no zostały jak najszybciej rozebrane, bo to jest kwestia bezpieczeństwa też oczywiście cały czas. Z każdym dniem pogoda będzie coraz gorsza i w tym momencie też to jest ważne, żeby ta kamienica była rozebrana jak najszybciej, no i też, żeby to życie mogło zostać w miarę normalnie przywrócone jak najszybciej. I tutaj no, mam nadzieję, że też podmiot ubezpieczeniowy do tego też podejdzie w sposób odpowiedzialny. Ja mam takie wrażenie, że właśnie w takich krytycznych sytuacjach mówi się czasami, że administracja działa w sposób opieszały, biurokratyczny, a się okazuje, że jest inaczej. Zresztą przykład tego, jak działa rządowa administracja samorządowa w tej tragedii, przy tej tragedii pomoc dla pogorzelców no jest pokazaniem, że działamy błyskawicznie, elastycznie, cały czas w granicach prawa, a tu się okazuje, że niekiedy niektóre korporacje prywatne toną właśnie w jakichś procedurach i mam czyli nadzieję, apeluje że... apeluje pan w tej chwili do firmy ubezpieczeniowej, tak, no, załatwcie tę sprawę no, liczy, szybko? Liczy na odpowiedzialność, bo w pewnym sensie też współodpowiadają za tą sytuację, za jej szybkie rozwiązanie i to jest myślę kwestia też odpowiedzialności. To jest poważny podmiot na rynku, więc myślę, że do tego taki sposób podejdzie, ale chciałbym, żeby ta kropka nad i została postawiona, bo oczekiwanie, aż wszyscy właściciele się pojawią i tak dalej. No są sytuacje i takie tragedie też mieliśmy chociażby na Dębcu, gdzie jak pamiętam jeden z właścicieli zginął na przykład. Tak? No to więc nie może być tak, że tylko wszystko skierowane potem te wypłaty na właścicieli. W jakim stanie jest teraz ten budynek? W weekend mieliśmy w Poznaniu w nocy z piątku na sobotę ulewę, był silniejszy wiatr, tam nie dzieje się nic niepokojącego? Cały czas ta sytuacja jest monitorowana. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Jest specjalne urządzenie, które pomiarowe, które sprawdza odchylenie fasady kamienicy. I zresztą po tym sygnale z popołudniowych godzin w środę strażacy zauważyli odchylenie fasady kamienicy o kilka milimetrów, a to jest bardzo ważne. Nawet te milimetry mogą decydować i została zarządzona natychmiastowa ewakuacja mieszkańców kamienicy vis-a-vis. Kolejnych odchyleń już nie ma od tego czasu, od tej środy? Nie, ale jednak budynek cały czas pracuje, dlatego ta rozbiórka i to wszystko jest tak ważne, żeby nastąpiło jak najszybciej, ponieważ no, to jest jednak cały czas już konstrukcja, która no, nie ma statyki zapewnionej i dlatego to bezpieczeństwo jest troską wszystkich. Na koniec tego wątku, krótko, kiedy mieszkańcy sąsiednich budynków mogą realnie wrócić do swoich mieszkań? Na to pytanie ja na pewno w tej chwili nie odpowiem, bo to jest wszystko właśnie zależne od tego, jak ta procedura, rozbiórki tej kamienicy będzie postępować. Pan inspektor nadzoru budowlanego mówił, że sam proces rozbiórki może potrwać od 2 do 3 tygodni. Przypuszczam, że później też pewne elementy będą musiały być zabezpieczone. Chcielibyśmy później oczywiście w następstwie, jeśli będzie wszystko bezpiecznie, przywrócić z powrotem ruch też tramwajowy, to też wszystko potrwa. Tam w tej chwili sieć trakcyjna została zdemontowana na czas właśnie też rozbiórki tej kamienicy, więc ja myślę, że tutaj trzeba
mówić co najmniej około miesiącu czasu, ale jak to będzie na końcu, to zobaczymy. Najważniejsze, żeby wszystko toczyło się bezpiecznie. Te osoby, które zostały ewakuowane z tych trzech kamienic, plus oczywiście dwunastka, która, w której było nieszczęśliwe właśnie całe to zdarzenie tragiczne, są zaopiekowani, bo albo są w rodzinach, albo przez miasto zapewnionych miejscach hotelowych. W naszym studiu zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Panie prezydencie, dzisiaj drugi dzień września, dzieci idą do szkół. Miejska inauguracja roku szkolnego w Poznaniu o 10:00 w Szkole Przydmowskiego. W poprzednich latach największym chyba problemem dyrektorów szkół były wakaty, po prostu brak nauczycieli. Jak w tym roku wygląda ta sytuacja? Czy będzie tak, że dzieci wrócą do szkół, a tam nie będzie nauczycieli? No, problem wakatów jest problemem w całej polskiej oświacie. Wiemy, że tych miejsc nieobsadzonych jest bardzo dużo. Ale były podwyżki w międzyczasie. Jasne. Proces może odchodzenia od zawodu został wyhamowany, ale to nie znaczy, że jest ten temat już w pełni rozwiązany i wiemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej na tym też pracuje. Jest przygotowana kolejna podwyżka wynagrodzeń od przyszłego roku, ale to już oczywiście będzie komunikować ministerstwo. Natomiast problem jest na pewno szerszy i na pewno nie tylko zasadza się w kwestiach wynagrodzenia, chociaż ono jest najważniejsze, ale też myślę całego spektrum otoczenia, tego co wpływa, dlaczego młodzi ludzie rzadziej teraz... Ale, czyli problem jest, nie udało się go rozwiązać. Rok temu o tej porze prawie 1000 wakatów w poznańskich szkołach było. Precyzyjną informację będę w stanie podać pewnie w pierwszych dniach września, kiedy też będziemy mieli też wnioski od nauczycieli. Około 1000 mieliśmy na pewno na kwiecień tego roku. I sądzę, że ta liczba pewnie nie ulegnie specjalnie zmianom, ale taką precyzyjną informację będzie można podać dopiero właśnie. Z którymi przedmiotami jest największy problem? Których nauczycieli brakuje najbardziej? Rok temu to byli przede wszystkim pracownicy przedszkoli, opiekunki, panie w przedszkolach, głównie panie, bo panów tam jest tak, mało. Tak, i ten problem nadal jest, chociaż podwyżki jak od wynagrodzeń sprawiły, że nawet do naszych przedszkoli miejskich zaczęły wpływać podania od pań, które uczyły w prywatnych przedszkolach. Tu takie miałem też zwrotne informacje z rozmów z dyrektorkami przedszkoli w okresie wiosny, ale nadal oczywiście ten problem jest. Tutaj też jest też kłopot na przykład z tym, że kilka lat temu zmieniono nonsensowny sposób dla mnie przepisy związane z kształceniem właśnie młodych osób w tym zakresie. Kiedyś już dziewczyny po trzecim roku studiów po licencjacie mogły podejmować pracę w przedszkolach, teraz dopiero po magisterium. To jest dla mnie trochę dosyć absurdalne rozwiązanie, bo to też wtedy dużo się czeka na to, aż a przecież osoba, która jest po trzech latach studiów pedagogicznych, na pewno jest w stanie spokojnie podjąć pracę na rzecz dzieci. Ale oczywiście to nie tylko przedszkola, także oczywiście nauki w szkoły też zawodowe, nauczyciele właśnie przedmiotów zawodowych. Także no, myślę, że każdy szczebel, każdy poziom szkolnictwa publicznego jest w tym zakresie dotknięty brakiem chętnych, no, ale mamy nadzieję, że zacznie to się zmieniać i że jednak z czasem tych nauczycieli będzie więcej, aczkolwiek to jest problem całego polskiego państwa. No i to jest, myślę, że wszystkim musimy odbudować w naszym kraju bardzo zszargany w ostatnich 8 latach zwłaszcza prestiż zawodno-nauczycielskiego i to jest istotne, żeby zacząć to zmieniać. Myślę, że ta atmosfera na pewno się w szkolnictwie poprawia. Ten dialog wszystkim wrócił i to jest bardzo ważne, ale to jeszcze, mówię, na pewno musi być trochę pracy wykonanej. I zapewne też pieniądze po prostu muszą być wyższe, bo od rynku te stawki odbiegają. Wrócę jeszcze do tych wakatów. Prawie 1000, tak było w zeszłym roku, tak było w kwietniu. To nie spowoduje, że tego planu lekcji w szkołach nie uda się zrealizować. Dzieci nie będą miały lekcji, czy to języka obcego, czy innych przedmiotów? Oczywiście, jak się pan redaktor domyśla, dyrektorzy naszych placówek próbują radzić takim sytuacjom i to są oczywiście... Czyli wymieniają się nauczycielami, czyli to jest komuś kwestia nadgodzin, brakuje, to jest kwestia oczywiście też wspierania się nauczycielami, którzy dodatkowo właśnie uczą w szkole. To oczywiście nie jest rozwiązanie idealne, jak wiadomo, i też na dłuższą metę pewnie tak nie powinno być, no ale to jest też kwestia jednak chęci realizowania tych podstaw programowych. Wiemy, że na szczęście one zaczynają być odchudzane od tego roku szkolnego, około 20% w 18 przedmiotach. Pana Tadeusza nie będzie w całości. No, nie będzie w całości czytany. A pan czytał pana Tadeusza? Ja czytałem. Nie żałuje pan? Nie żałuję. Bardzo są te rejony Wileńszczyzny, te rejony bardzo sobie tutaj też cenię i lubię też, może dlatego, że też tam... To dobrze, że tego pana Tadeusza trochę odchudzono? Ja myślę, że na pewno to jest wyzwanie zresztą dla ministerstwa, dla ekspertów od edukacji, bo to nie jest sfera samorządu. My nie zajmujemy się kształtowaniem podstaw programowych.
to wyzwanie na najbliższe 2 lata, ponieważ wiemy, że pani minister zapowiedziała, że nowe podstawy programowe mają być przygotowane na 1 września 2026 roku i wydaje się, że to jest rozsądny czas, prawie 2 lata na to, żeby teraz porządnie... Czyli podstawy programowe. Tak, przygotować, żeby one wszystkim były nastawione na praktyczną też naukę, żeby nie uczyć się tylko wyłącznie encyklopedycznej wiedzy. Dzisiaj mamy zupełnie inne narzędzia, mamy w każdej chwili możliwość sprawdzenia wielu dat, informacji, czego nie było kiedyś, ale tak naprawdę jest konieczna umiejętność jest myślenia krytycznego, weryfikacji informacji i takiej praktycznej wiedzy. Panie prezydencie, jeden jeszcze ważny temat. Od września tego roku dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Czy widać to w poznańskich szkołach? Przybyło uczniów z Ukrainy, czy też szkoły są na to przygotowane, że tych uczniów zaraz przybędzie? Niespecjalnie przybyło nam. Mamy cały czas około 5,5 tysiąca dzieci uczących się w przedszkolach i później w innych typach placówek, czyli szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Nie zauważyliśmy, przynajmniej w Poznaniu, jakiegoś tutaj nagle lawinowego wzrostu. Gdyby teraz się okazało, że ci uczniowie, rodzice będą zapisywać dzieci, to miejsca w szkołach są? Miejsca oczywiście będą, bo naturalnie obserwujemy wszyscy w całym kraju też nisz demograficzny, to nie tylko w Poznaniu. Także miejsca fizycznie dla tych dzieci nie zabraknie. Natomiast nie zauważyliśmy, żeby teraz jakiś tutaj... Natomiast sama idea oczywiście nauki obowiązkowej dla dzieci ukraińskich uważam, że jest bardzo dobra. Zwłaszcza, że już są któryś rok w Poznaniu i w Polsce. A połączenie tego z wypłatą 800+, czyli jeśli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, to 800+, na razie jeszcze tego nie ma, ale będzie, nie będzie 800+ wypłacane? No, uważam, że to jest słuszne. To jest kwestia pewnej też uczciwości. No, jeżeli chce się tutaj mieszkać, też pracować i działać, to też jakby pewne obowiązki też się powinny realizować, a wszystkim też troszczyć się o dziecko, bo przecież tak naprawdę te dzieci, one są pozbawione normalnej nauki od kilku lat i jeżeli nie uczą się, a do końca my nie byliśmy w stanie weryfikować, czy one się online łączą ze swoją szkołą gdzieś na Ukrainie, to ważne, żeby te dzieci po prostu uczyły się w naszej polskiej szkole, uczyły się naszego też języka i żeby one też mogły w razie możliwości zakończenia wojny oczywiście wrócić do swojego kraju bez uszczerbku dla swojej wiedzy i nauki, ale jeśli zostaną dłużej, też być gotowe, żeby tutaj u nas też z nami współżyć i też móc się tutaj aklimatyzować i później wspierać gospodarkę, pracować, uczyć się. Mówił pan, że poznańskie szkoły są przygotowane, jeśli ci uczniowie z Ukrainy się pojawią dodatkowi. Dzieci w Poznaniu z roku na rok coraz mniej, to Poznań planuje zamknąć część, zwłaszcza szkół podstawowych, bo tam pewnie problem największy. Nie mamy takich planów. Na pewno chcemy rozmawiać o zmianie oczywiście obwodów szkolnych, tak żeby gdzieś tym procesem zarządzać. Oczywiście ważne jest to, żeby oczywiście te przestrzenie, które będą się uwalniać, wykorzystywać na inne cele też społeczne czy edukacyjne, ale oczywiście to nie jest tak, że o tym problemie w ogóle nie należy mówić, bo problem demografii już nam się objawia w przedszkolach, to będzie później szło dalej w kierunku szkół podstawowych, szkół średnich. Szkoły średnie oczywiście jeszcze żyją podwójnym rocznikiem, ale za chwilkę ta młodzież też będzie wychodzić. I czyli tak naprawdę... zamykania szkół nie będzie, co się będzie w tych szkołach działo? Krótko, bo czas nam się kończy. Na pewno chcemy wykorzystać wszystkie te potencjały szkół, które są. Zobaczyć na przykład w jakich typach na przykład brakuje nam też miejsc. Mamy też jeszcze dzieci o szczególnych potrzebach. Mamy dużo też orzeczeń o kształceniu specjalnym. Być może będziemy specjalne, klasy integracyjne. Być może będziemy niektóre profile właśnie placówek oświatowych przekształcać, ale na pewno trzeba tym procesem zarządzać, bo oczywiście, jeżeli nic nie będziemy robić, to szkoły, można powiedzieć, zniknęłyby same z siebie wskutek braku dzieci. No ale musimy tym oczywiście zarządzać, tak żeby też nie było sytuacji takich krytycznych. Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.